Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania, no i pewno konfiguracji Honor Zero, czyli dokładnie Huawei Band B Zero, bo tak chyba jest określany u nas w kraju. Jest to oczywiście opaska do mierzenia naszej aktywności z zegarem i kilka innych tam bajerów. Od razu wspomnę, że to urządzenie jest dostępne już w Polsce, z tego co się orientuję w X-comie za 400. I to urządzenie wygląda nieco inaczej niż to, co możecie kupić w Polsce. Ja mam po prostu inny pasek. To urządzenie jest z Chin, więc no po prostu prezentuje się to nieco inaczej. Mamy tutaj ekran OLEDowy. To nie jest ekran okrągły, mimo tego, że on tak wygląda. Tak naprawdę to jest ekran kwadratowy, ale za chwilę sobie do tego przejdziemy. Najważniejsze elementy mamy z tyłu. Mamy tutaj baterię 70 mAh. To urządzenie łączy się, no dzięki temu powinno wytrzymać 4 dni na baterii. Urządzenie łączy się i z Androidem od 4.4 wzwyż i z iOS-em od 7 wzwyż. Mierzy wszystkie nasze najważniejsze elementy, jak sen, nasze aktywności, czyli biegi, niebiegi, zlicza kroki i wiele, wiele innych. Oczywiście to urządzenie nie jest rozbudowane tak bardzo jak inne urządzenia, jak zegarki, właściwie smartwatche, które mamy gdzieś tam na co dzień, możemy z nich korzystać, ale z drugiej strony to jest bardzo leciutkie, 25 gramów tylko i dzięki temu no, nie czujemy w ogóle, że to urządzenie mamy na dłoni. Przechodzimy sobie do rozpakowania. Tak widzicie, mam oznaczenie tutaj Honor i o, tak w ten sposób to otwieramy, to jest też istotne. Ok, zobaczcie, ten kolor jest tutaj taki, znaczy wygląd w ogóle tego urządzenia jest takie złotawe, więc tak jak widzieliście te screeny może gdzieś tam z paskiem gumowym dostępne w Polsce, więc to z paskiem gumowym dostępnym w Polsce, no bym powiedział, może być męskie. To na pewno jest damskie i na pewno jest na małe chińskie rączki, bo ten pasek nie jest zbyt długi. Zaraz do tego sobie przejdziemy. W pudełku chyba nic więcej nie ma, tutaj tylko nie, tu chyba nawet nic nie ma, to jest po prostu tak ładnie otwierane i zamykane, więc taki właściwy bajer zepsułem. Nie, zamyka się, ale prawie zepsułem. Więc dobra, to możemy sobie odłożyć, to są takie jakieś tam zbędne pierdoły. Najważniejsze elementy, schowane tutaj ładowarka. Podejrzewam, że ją musimy użyć od razu przy odpaleniu urządzenia, bo nie będzie dało się tego odpalić bez podłączenia do ładowania. I masę różnych instrukcji, których nie będziemy czytać. I właściwie tyle. Sama opaska jest tutaj. I tak jak widzicie, w tym moim modelu jest po prostu pasek skórzany. No, który tak jest podwójnie, jakby, no, jak mamy chudą rączkę, no to po prostu sobie go podwójnie zawijamy i mamy po prostu taki element, który też tu nam gdzieś jest ozdobny. I to jest na pewno bardzo ładne i ta skóra jest tutaj w porządku. No wiadomo, wszystko zależy od tego, co potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy urządzenia, którym będziemy się kąpać, no to skóra nie do końca, bo wiadomo, jak skóra się zachowuje, jeżeli będzie miała kontakt długi z wodą. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby to wyglądało kobieco, no to tutaj jak najbardziej, to po prostu się prezentuje bardzo, bardzo ładnie. Dobra, zanim sobie do tego przejdziemy, ważna informacja, to jakoś musimy sobie tutaj otworzyć. Okej, chodź tu. Długi kabelek, ładnie zwinięty, płaski kabelek, więc to również jak najbardziej w porządku. Na końcu mamy po prostu ładowanie USB i to musimy sobie podłączyć, żeby w ogóle pewno uruchomić tą opaskę, tak, bo muszę przypomnieć. No mamy oczywiście tutaj takie magnetyczne, czyli nam się ładnie to, tak, ładnie nam się tutaj to wpasowuje, więc jak najbardziej w porządku. To możemy sobie wszystko odłożyć. Ja od razu sobie to włączę może, żeby nam się uruchomił, żeby nam się uruchomiło to wszystko tutaj. Ok, wibruje nam. Mamy Honor, ładnie. Z tego co widziałem, ten interfejs jest ok, 70%, spoko. Z tego co widziałem, ten interfejs jest prawie identyczny jak w przypadku właśnie TalkBand B2, ten, który wam pokazywałem wcześniej, więc tu jakichś dużych różnic nie ma. Nie widzę tu żadnego przycisku, więc podejrzewam, że wszystko będzie się realizowało za pomocą dotykania po ekranie. Ok, sytuacja wygląda następująco. Mamy tutaj naszą aplikację Huawei Wear. Otwieramy sobie ją. Zgadzam się, oczywiście. Tu musimy oczywiście zrobić sobie profil. I mamy Huawei Band. Skanowanie. Więc wyszukujemy sobie. Jest Honor Zero. I łączy się. O, właściwie tyle.
całej filozofii, jeżeli chodzi o podłączenie się do tego urządzenia. Podejrzewam, że to... O właśnie, już nam miga, że po Bluetoothie nam się tutaj to wszystko ładnie łączy. Akceptujemy sobie na zegarku, sparowano, wszystko gotowe, więc właściwie możemy przejść sobie już tutaj do obsługi i zobaczyć, jak to właściwie wygląda. Jeszcze tutaj trwa synchronizowanie jakichś danych. Tak, dane synchronizowane. Aktualizacja przyszła, od razu możemy sobie to zaktualizować. 500 kilo, więc niezbyt duża, potrwa to pewno momencik. Tak przy okazji tej aktualizacji możecie od razu tutaj zobaczyć, że to nie jest ekran, o właśnie teraz, nie jest to ekran okrągły, tylko jest kwadratowy. On jest po prostu tak ładnie osadzony, że w normalnym świetle tego nie widać, ale w momencie, kiedy bardzo pod ostre słońce, czy w moim przypadku po prostu oświetlenie w pokoju spojrzymy, to widzimy, że jest to ekran kwadratowy, o czym mówiłem wam przed chwilą. Okej, mamy nasz zegarek. Tak jak widzicie, podczas ładowania pojawia nam się ikonka. Interfejs jest bardzo prosty, czyli kalorie, sen, ile kroków, dodatkowo ćwiczenia. Możemy zmieniać sobie te nasze zegary. Oczywiście monochromatyczny jest tutaj wyświetlacz, więc tak to się prezentuje. No i więcej podejrzewam tutaj nie ma. Tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o zegarek. No, zegarek jest bardzo kobiecy i nie wiem, czy moja męskość mi pozwala na to, żeby go założyć, ale postaram się wam pokazać chociaż, jak to wygląda na chwilę, jeżeli uda mi się w ogóle to zapiąć. No okej, cóż, no z męskością za dużo to nie ma wspólnego, tak jak wspominałem, ale rzeczywiście no, to jest bardziej na chińskie rączki albo delikatne kobiece rączki, biorąc pod uwagę właśnie fakt, że u mnie tutaj na ostatnią dziurkę to zapięło, więc no bardziej dla kobiet ta wersja przeznaczona. Nie wiem, czy ona będzie w Polsce dostępna w ogóle. Sprawdzę oczywiście, jak to działa i ile wytrzymuje na baterii i dam wam znać, chociaż szczerze powiedziawszy nie wiem, czy będę jakiś kolejny film robił. No wygląda na pewno bardzo ładnie, tu bym się do niczego nie przyczepił, ale czy to jest urządzenie za 400? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że przychodzą tutaj wszystkie powiadomienia, które sobie ustawimy w naszym telefonie i wszystkie powiadomienia się pojawiają, które wyskoczą gdzieś na belce powiadomień, czyli jeżeli coś się aktualizuje, jeżeli przyjdzie jakiś tam, nie wiem, wysyłamy tweeta, to też wszystko będzie nam się tutaj pojawiało. No i to musimy sobie ustawić, czy chcemy, żeby nam się to pojawiało w ogóle, te powiadomienia, czy po prostu z nich wszystkich rezygnujemy. Dajcie znać, co myślicie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!